Irgendwie hat meine Brille irgendwohin gelegt. Irgendwie, irgendwohin. Dzisiaj właśnie o słówkach z początkiem irgend, a także o tym, jakie są możliwe kombinacje i kiedy tego irgend użyjemy. No właśnie, kiedy? Wtedy, gdy coś jest nam nieznanego, wtedy, gdy nie mamy dokładnych informacji. Czyli te nasze wszystkie polskie słówka... Gdzieś tam, ktoś tam, coś tam. To są właśnie te słowa, których używamy, gdy nie mamy dokładnych informacji. Ich habe keine genaueren informationen. Etwas ist unbekannt. Dann benutze ich das Wort irgend. Jakie są połączenia? Możemy połączyć z wer. Irgendwer. I to usłyszeliście to połączenie w moim pierwszym zdaniu, czyli Irgendwer hat meine Brille irgendwo hingelegt. Czyli ktoś tam. Irgendjemand również oznacza ktoś tam. Irgend ein. E, I to również jest ktoś tam. Tylko tu musimy uważać. Gdy używamy irgend ein, to pamiętamy, że tutaj odmieniamy tą końcówkę ein tak jak rodzajnik nieokreślony. Więc powiemy, słuchajcie, irgend ein Mann hat angerufen, czyli jakiś mężczyzna zadzwonił, ale ich habe mich mit irgendeinem Mann getroffen. Czyli spotkałam się z jakimś mężczyzną. Albo es gibt immer irgendeinen, der nicht zufrieden ist. Czyli zawsze jest ktoś, kto nie jest zadowolony. Po Es gibt zawsze występuje biernik, dlatego mamy tutaj irgendeinen. Więc tutaj musimy uważać na tą odmianę um, tego ein, tak jak oczywiście rodzajnika nieokreślonego, bo jest to. Pochodzi od rodzeńka nieokreślonego. Kolejne połączenia. Irgend etwas, czyli coś tam. Has du gestern irgend etwas gegrillt? Czy coś tam wczoraj grillowałeś? irgendwelche, czyli jakiś tam. I tutaj też uważamy na końcówkę. Jeżeli rzeczownik ma rodzajnik "-di", irgendwelsie, jeżeli das irgendwelsies, jeżeli dea irgendwelsia i odpowiednia odmiana przez przypadki. Jeżeli chodzi o określenie miejsca, a właściwie niezbyt dokładne określenie miejsca, to będą następujące połączenia: irgendwo gdzieś tam, irgendwohin dokądś tam. Na przykład ktoś się mnie pyta, wo ist er, gdzie on jest, a ja odpowiem, er ist irgendwohin gegangen, on dokądś poszedł. Ich habe keine genauen, genauen Nie mam dokładnych informacji, dokąd on poszedł, więc on poszedł dokądś. Er ist irgendwohin gegangen. irgendwo gegangen. Irgendwoher, skądś tam. E, więc to są do określenia miejsc. E, mamy również e, słówko, które określa nam czas, a właściwie nie określa dokładnie czasu, czyli irgendwann, kiedyś tam. E, Eja, er kommt irgendwann zu mir. On kiedyś tam przyjdzie do mnie. On kiedyś do mnie przyjdzie. I irgendwie jakoś tam. Na przykład Ich habe mich den ganzen Tag irgendwie komisch gefühlt. Czyli ja cały dzień czułam się jakoś tak dziwnie. Irgendwie jakoś. Napiszcie koniecznie w komentarzach swoje zdania z początkiem Irgend.